Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w kolejnym odcinku programu Z kamerą wśród ludzi. Dzisiaj jesteśmy w Ligodzie Zabrskiej na giełdzie samochodowej. Przyjechaliśmy tu na zaproszenie tych miłych panów, których widać za moimi plecami. To jest klub motocyklowy WRM Poland, który właśnie tutaj dzisiaj otwiera swoją nową siedzibę. Już za chwilę zobaczymy, jakie atrakcje na nas czekają. Zapraszam. Panowie, bardzo przytulne wnętrze. Gdzie się znajdujemy? To jest siedziba, nowa siedziba naszego klubu motocyklowego WRMMC Poland. Do tej pory urzędowaliśmy, mieliśmy swoją siedzibę w Gliwicach Ostropie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z miastem otrzymaliśmy na terenie giełdy pod dzierżawę 1000 metrów ziemi i obiekt, w którym kiedyś znajdował się motel. Ten obiekt wyremontowaliśmy, no i jest, jak widać, na załączonym obrazku. Motocykle to się kojarzą, ten taki zew natury, wiatr we włosach, bezkresne przestrzenie, tak? A tutaj nagle siedziba, właśnie po co taki lokal? No sprawa jest bardzo prosta, skądś trzeba wyjechać i dokądś trzeba wrócić. I tak to się w praktyce odbywa, wyjeżdżamy stąd najczęściej i tu wracamy. A dokąd jeździcie? No i wszędzie, cała Polska, Europa, wszędzie. Właśnie, przejdźmy może trochę do klubu. WRM, co oznacza właściwie ten skrót? Skrót oznacza to, co kiedyś, można było powiedzieć, przy motocyklach się najczęściej robiło, czyli remontowało, czyli wiecznie remontujący motocykliści. Wywodzi się to z lat, nie wiem, 70., 80., kiedy w zasadzie motocykli jako takich porządnych nie było, a to, co było, to było bardzo słabym stanie i trzeba było wiecznie coś przy nich robić. Na trasę się nie wyjeżdżało bez kompletu kluczy, tudzież części zapasowych. Więcej było remontowania niż tego jeżdżenia. Więcej remontowania niż jeżdżenia, aczkolwiek jedno i drugie jest fajne. Czasy się zmieniły trochę, te motocykle są już takie bardziej bezawaryjne, ale jak się okazuje, nazwa zobowiązuje, więc każdy, kto tutaj do nas wstąpi, na ogół ten motor mu się zaraz zepsuje po jakimś czasie. No jakaś taka... Tak, ktoś, kto wchodzi do klubu, najczęściej ma problem z motocyklem. Prędzej czy później. Tak. Dobrze, tu widzę treasurer, tak, na kurce skarbnik. To jest hobby, domyślam się, że nie takie zupełnie najtańsze. No oczywiście, motocykle swoje kosztują, aczkolwiek dajemy radę. Przywieziono 2 lata temu ze Stanów. Oryginalny Harley. Tak, oryginalny, w oryginalnych barwach jest. I ze stanu Colorado została sprowadzona. No i jestem pierwszym właścicielem tutaj w Polsce nim właściwie. No to ile ma lat? 90. rok to jest. No to już 26. Tak. Jeździ, służy, nic się z nim nie dzieje. Jakaś taka specyfikacja techniczna, silnik i tak dalej? No to V2 to jest dwucylindrowy, około 60 koni, 1340 pojemności. No co więcej można powiedzieć? No. Nie jest to taki typowy ścigacz, żeby jak najszybciej jechać, to jest tak do rekreacji, wygodnej przejazdu. To jest takie jechać sobie spokojnie i oglądać ładne dziewczyny, jak idą po chodniku. Bo to obok na przykład BMW to już takie szybsze. Tak, to już bardziej turystyczny motocykl do dalekich podróży, bardzo wygodny, komfortowy wręcz.
to kolega nim jeździ po Europie nim, także z przeznaczeniem go kupił właśnie, żeby jeździć dalekie trasy. Bo widzę, że generalnie motory są bardzo różne, bo są i Harley'e, i BMW, i tam gdzieś jakaś Honda była, czyli to nie jest generalnie powiedziane, że jakiś jeden specyficzny model czy typ pojazdu. Zależy to od portfela, zależy to od indywidualnych poglądów i kto komu co pasuje. No. Także no, rozbieżność jest duża. No, od gigantów poprzez turystyczne Harley'e, choppery, no, jak to tam kto nazwie. Czy są jakieś wymagania dla członków, że ten motor jednak nie może być taki zupełnie, no, że nie powiem, że motorynka, ale jest jakaś taka no, granica, od której trzeba jednak coś czymś dysponować? Musi być to motocykl i musi być to ciężki motocykl. Nie może być to skuter, nie może być to jakaś pojemność 250 czy 150, to po prostu musi być duży, ciężki motocykl. Tak, żeby nadążał za nami po prostu. I te takie wyjazdy, o których rozmawialiśmy, to po ile takich motocykli naraz? To różnie. Jeśli są możliwości, to jedzie cały klub. Jeśli są mniejsze możliwości, trzeba się podzielić na kilka rys, no to jedzie tam po 10. A w tym miejscu, oprócz tego, że będą te wyjazdy, będą te powroty, to rozumiem, takie spotkania w gronie motocyklowym też również będą przewidziane. Oczywiście, że tak. Spotykamy się we własnym gronie, ale również w gronie innych klubów. Także odwiedzamy się nawzajem. Stąd też to miejsce. No właśnie, na takich spotkaniach o czym się rozmawia? Rozumiem, że o motocyklach, ale tak konkretnie. Motocykle są tematem przewodnim, ale poruszamy tutaj wszelkie zagadnienia. Na przykład? Poza motocyklami? O pięknych kobietach rozmawiamy, o mniej pięknych też. No właśnie, skład klubu jest głównie męski, czy są też jakieś kobiety? No to jest męski klub. Każdy klub motocyklowy o statusie MC jest klubem męskim, aczkolwiek wszyscy jesteśmy żonaci, mamy swoje dziewczyny, narzeczone, partnerki, w związku z czym kobiety jak najbardziej w tym klubie również żyją, funkcjonują i mają się świetnie. Ale członkami są tylko mężczyźni? Członkami są tylko mężczyźni, tak jest. Jakie plany na najbliższą przyszłość, jeśli mówimy o tych wyjazdach i tak dalej? Oj, sezon właśnie się zaczął. Ten sezon w naszym przypadku wygląda bardzo bogato, bo praktycznie rzecz biorąc co tydzień wręcz musimy się dzielić, żeby objeździć wszystkie miejsca, gdzie chcieli i powinniśmy być, przez szacunek nawet dla innych klubów motocyklowych. W związku z tym, jak powiedziałem, to jest cała Polska, to są również wyjazdy w Europę. No a całkiem niedawno jeden z naszych członków, nasz kolega Eddie, zapoczątkował również transatlantyckie wyjazdy. Więc mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane również w większym gronie klubowym pojechać do Stanów, przejechać historyczną Route 66. To są, rozumiem, wyjazdy na zaproszenie innych klubów, ale też jakieś własne inicjatywy. Tak. To tak jest skonstruowane, że wszystkie kluby praktycznie rzecz biorąc organizują zloty motocyklowe, organizują jakieś imprezy, powiedzmy, na mniejszą skalę i my chcemy na tych imprezach być. Również my takie imprezy organizujemy, raz w roku duży zlot motocyklowy w czerwcu. No a poza nim najczęściej rozpoczęcie sezonu, zakończenie sezonu i na te imprezy zapraszamy tutaj ludzi z Polski. Tu mamy bar, gdzie można zakupić. Jest dobrze zaopatrzony. Tak, jak widać, oprócz tego także przekąski, jedzenie i etc. W dalszej części jak przejdziemy, to jest taka strefa już bardziej zamknięta, bardziej klubowa. Kotłownia jest w trakcie realizacji, jest w projekcie, tam będzie piec wystawiony, także tu będzie mieć całe to pomieszczenie. Tutaj mamy takie pomieszczenia gościnne. Także jak ktoś zalegnie, to może się zdrzemnąć. Bo często jest tak, że po wszelkiego typu zlotach, imprezach przyjeżdżamy późno, wybijamy się po piwku i zostajemy rano. Tutaj także jest takie pomieszczenie gościnne. Jedno północne, jedno południowe opisane. Jest, tak. Tu mamy memberownię, bo w klubie mamy też swoje sprawy takie klubowe, dotyczące klubów, naszego klubu, klubów i tu omawiamy te sprawy. Tu mają wstęp tylko memberzy i nikt więcej, bo w klubie oprócz memberów są także kandydaci na członków, czyli na memberów, to są prospekci, no i kandydaci na kandydatów, to są hangerauci. I mamy tutaj bilard, do obrad przykrywamy ten bilard tym stołem z naszymi barwami i obradujemy
rozstrzygając różne kwestie. No właśnie, bo mówimy troszeczkę tutaj o członkach, kandydatach na członków i tak dalej, bo oprócz tego jeszcze widzę, są różne funkcje, bo tutaj mam Captain of Road, co to znaczy? Znaczy to jest kapitan drogowy, który przy wyjazdach prowadzi klub na trasie. Rozpoznaje najlepsze trasy i etc. Poza tym mamy 6 członków zarządu klubu. Do członków zarządu klubu zalicza się prezydent klubu, wybierany przez ogół członków klubu, czyli Mother Chapteru i pozostałych chapterów, których mamy kilka na terenie południowej Polski. Następnie jest wiceprezydent i to są osoby już od wiceprezydenta, są wybierane przez prezydenta, czyli wiceprezydent, sierżant, który jest odpowiedzialny za politykę i porządek w klubie, następnie sekretarz, który wiadomo czym się zajmuje, road kapitan, który zajmuje się sprawami, no tak jak wcześniej mówiłem, czyli prowadzeniem klubu i jeszcze jest skarbnik, który zajmuje się finansami klubu. To są osoby, które sobie dobiera prezydent i kadencja trwa 3 lata. Mother Chapter, czyli taki główny oddział. Mother Chapter, główny oddział, czyli chapter, który powołuje, odwołuje chaptery. Tutaj z Gliwic, z Mother Chapteru wywodzi się całość jakby działalności klubu WRM MC Poland na terenie kraju, przynajmniej na razie. Tu jeszcze mamy jedno pomieszczenie, które jest otwarte. Biuro prezydenta, tak? To jest biuro prezydenta, tak zwany pokój VIP-owski dla specjalnych gości, którzy nas też odwiedzają. Czekamy jeszcze dzisiaj, aż się wszyscy goście zaproszeni zbiorą. Jaki jest plan tego dzisiejszego wydarzenia? Improwizacja. Improwizacja. Ale rozumiem, że jakieś takie ramowe, przewidziane coś jest, tak? To znaczy, nasza ramówka sprowadza się do tego, że witamy gości. Na tacy kładziemy swoje serce, tudzież pyszności, które nasze dziewczyny przygotowały i bawimy się. Górnicy, przedsiębiorcy, ekonomiści, budowlańcy, nawet emeryci. Przekrój zawodowy członków WRM-u jest bardzo szeroki, a wszystkich tak naprawdę połączyła w tą grupę jedna rzecz, to znaczy te motory, które tutaj widzimy, to jest prawdziwa pasja, prawdziwy styl życia, którym dzisiaj z nami się członkowie WRM-u przez chwilę podzielili. Dziękuję bardzo już dzisiaj za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.